11 listopada, Dzień Niepodległości, znajduje się w gminie Wielgie, powiat lipnowski. I tutaj uroczystości zaczną się po godzinie 14. Jak na taką małą miejscowość jest bardzo ciekawy program obchodów i postanowiłem sobie przyjechać z Włocławka, mam jeszcze trochę czasu i ten czas wykorzystam w taki sposób, że rozejrzę się po okolicy i w pokrótce streszczę historię tutaj wioski. Może to widok dosyć nietypowy. Rzadko można spotkać taki układ. Stary drewniany kościół i nowy murowany. Nowy został oddany do użytku w 1994 roku. O tych świątyniach kilka zdań powiem później. Jak wspomniałem, mamy dzisiaj dzień 11 listopada, Anno Domini 2021. Znajduje się na ziemi dobrzyńskiej w powiecie lipnowskim w gminie Wielgie, a dokładnie w miejscowości o tej samej nazwie. I myślę, że tutaj znalazłem dogodne miejsce, żeby powiedzieć kilka zdań o historii wioski. W planie mam nagrać kilka ujęć z obchodów Święta Niepodległości, finałem których będzie prezentacja i promocja książki pana doktora Władysława Kubiaka zatytułowanej Oni tworzyli historię gminy Wielgie. Jako że do rozpoczęcia obchodów zostało jeszcze trochę czasu, opowiem, jak wspomniałem, kilka zdań na temat historii okolicy. W głównej mierze będę bazował na wiedzy zawartej w blisko 1000-stronicowej monografii zatytułowanej Dzieje gminy Wielgie autorstwa panów Władysława Kubiaka i Adama Wróbla. Pierwsza z wymienionych postaci to wykładowca akademicki, którego pasją jest historia regionu Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. Z kolei pan dr Adam Wróbel to autor licznych opracowań naukowych o języku regionu dobrzyńskiego, kulturze i literaturze. Także wykładowca akademicki, syn ziemi dobrzyńskiej. Książka została wydana w 2018 roku. Jeżeli ktoś miałby ochotę dowiedzieć się więcej na temat okolicy, to warto bez wątpienia zajrzeć do wymienionej pozycji autorstwa wspomnianych panów. Ja zaledwie powiem kilka zdań na temat przeszłości i zrobię kilka ujęć. Decyzję o przyjeździe do Wielkiego podjąłem przedwczoraj, więc nie było zbyt wiele czasu na przygotowanie obszernej opowieści na temat tutejszej historii tego mikroregionu. Do czasów dzisiejszych nie zachowały się pewne źródła świadczące, kto był założycielem, właścicielem wsi Wielgie w okresie średniowiecza. Według ustaleń autorów monografii wszystko wskazuje na jednego z przedstawicieli rodów Lubów i Wczeliców. Pierwotna nazwa wsi to Wielkie Stare i Wielkie Nowe. Źródła pisane odnotowały jako jednych z pierwszych właścicieli okolicznych dóbr z czasów Władysława Jagiełły rodzinę Wieleckich, herbu w czele, także herbu Belina, Lubicz i Junosza. W 1434 roku w dokumentach pojawia się wzmianka z okazji koronacji na króla Polski Władysława III Warneńczyka o postaciach Jana Wieleckiego z rodu Belinów i Trojana Wieleckiego z rodu Wczeliców. Wzmianki o rodzinie Wieleckich partycypujących w udziałach ziemskich w bliskiej okolicy datowane są do XVI wieku. Później jest pewna luka w źródłach. W 1789 roku właścicielem Wielgiego został Damazy Mioduski, syn Franciszka Podczaszego Rypińskiego i Marianny Gębartówny. Jak to bywało w przypadku innych miejscowości w tamtych czasach, tak i tutaj w kolejnych latach wieś zmieniała właścicieli. Powody były różne. Kolejnym właścicielem Wielgiego był Henryk Sokołowski, od którego z kolei w 1854 roku posiadłość zakupił hrabia Witold Mionczyński, syn Stanisława i Michaliny, właścicieli Brzezia i Wieńca w powiecie włocławskim. Następnym nabywcą Wielgiego został Jan Gliński, który w 1897 roku sprzedał majątność Tadeuszowi Mionczyńskiemu. Ten był synem wspomnianego Witolda. W 1906 roku dobra Wielgie zostały sprzedane za sumę 116 tysięcy rubli Józefowi Ettingerowi, synowi Salomona, który zaledwie rok później sprzedał Wielgie Piotrowi Noskowskiemu. Ostatnim właścicielem przed wybuchem II wojny światowej był hrabia Jan Wilski, który przed agresją hitlerowską wyjechał do Anglii, a następnie do Nowej Zelandii, gdzie zmarł w 2009 roku.
Przede mną widać część ruin dawnego pałacu, później podejdę bliżej, który podobno w czasach swojej świetności prezentował się okazale. Wybudowany w 1900 roku na miejscu starego, jego wnętrza gościły m.in. cara Mikołaja II, który bawił przez kilka dni w okolicy, uczestnicząc w polowaniach w pobliskich lasach. Pałac znajdował się w parku powstałym w połowie XIX wieku. Właśnie ja tutaj znajduję się w tym parku i też zrobię sobie dalej rundę. No ten park na pewno wyglądał w czasach świetności o wiele bardziej okazale i zajmował także o wiele większą powierzchnię. W 1886 roku dobra ziemskie Wielgie składały się z folwarków Wielgie i Bękalewo mostowe o łącznej powierzchni 1185 hektarów. W trakcie okupacji hitlerowskiej majątkiem Wielgie, wówczas o powierzchni 900 hektarów, zarządzał estoński Niemiec Konstanty Anwelt. Po zakończeniu działań drugowojennych nastąpił upadek pałacu i parku. Lewe skrzydło uległo spaleniu, a park zniszczony. W pałacu mieszkały rodziny nauczycieli, w budynku utworzono dwie izby lekcyjne. Zarówno pałac, jak i park należały w owym czasie do spółdzielni produkcyjnej. Po 1956 roku nowym właścicielem został Państwowy Fundusz Ziemi. Wyremontowany pałac oddano na potrzeby szkolnictwa, a park został przejęty przez Urząd Gromadzki Wielgiem. Teraz jeszcze kilka zdań powiem na temat okresu drugowojennego tutaj we Wielgiem, w gminie. No, do czasów dzisiejszych przetrwała pamięć o zamordowanych przez hitlerowców nauczycielach i duchownych właśnie z tej okolicy. Już 17 października 1939 roku nauczyciele z Wielgiego i okolic zostali zwabieni podstępem na konferencję zwaną przez niemieckiego inspektora szkolnego w siedzibie Banku Spółdzielczego w Lipnie. Okupanci aresztowali 72 nauczycieli, byli to mężczyźni, których następnie przewieziono do Włocławka, do więzienia na ulicy Karkowskiego, dalej do obozu Hohenbruch, później Działdowa i Dachau. Ci, co przeżyli, następnie do obozu Mauthausen-Gusen, a część do innych obozów, m.in. w Oranienburgu, Sachsenhausen, Buchenwald i Auschwitz. Aresztowani w owym czasie nauczyciele z gminy Wielgie to m.in. Stanisław Dzwonkowski, zginął w Gross-Meinhen, Dionizy Warzbiński, zginął w obozie w Działdowie, Edward Balasiewicz, zamordowany w Mauthausen, Felix Bilski, zginął w Gross-Meinhen, Józef Katkiewicz, zamordowany w Mauthausen-Gusen. Podobny los spotkał okolicznych księży, ksiądz Andrzej Szymczak, proboszcz Wielgiego od 1935 roku. Został aresztowany w październiku 1939 roku, wywieziony następnie do Fortu VII w Toruniu, stamtąd w 1940 roku do Grudziądza i dalej do obozu w Stutthofie. Kolejne obozy to Sachsenhausen, Oranienburg, następnie Dachau, zamordowany w komorze gazowej w austriackim Linzu. Z kolei ksiądz Walenty Zawisza, proboszcz Zadusznik i Grochowalska, zmarł w obozie Sachsenhausen. 22 stycznia 1945 roku nastąpiło wyzwolenie Wielgiego spod okupacji niemieckiej. O ile ludność polska bardzo ucierpiała pod jarzmem hitlerowców, to w okolicy zarówno w 1939, jak i w 1945 roku nie odnotowano większych zniszczeń, co było spowodowane brakiem w rejonie Wielgiego większych potyczek. Niemcy uciekli przed nadciągającą Armią Czerwoną, i takim to sposobem Polska na blisko pół wieku dostała się pod polityczną dominację ZSRR, tracąc suwerenność. Od 1989 roku możemy świętować Dzień Niepodległości w dniu 11 listopada w takiej formie i wymiarze jak dzisiaj. Tak wyglądają ruiny starego pałacu.
Kontynuuję swoją podróż. Przed chwilą dotarłem do miejscowości Czarne i są tutaj co najmniej dwa fajne zabytki, które za chwilę pokażę. To cały czas gmina Wiergie. Przede mną budynek pałacu zbudowanego przez Ignacego Pląskowskiego w drugiej połowie XIX wieku. W czasach obecnych mieści się tutaj szkoła podstawowa imienia Jana Pawła II. Podejdę bliżej, nigdy wcześniej tutaj nie byłem. Jak widać z zewnątrz, budynek jest w bardzo dobrym stanie. A poza taką sprawą, podejdę bliżej. Tam mamy tablicę wmurowaną w ścianę. Tak to wygląda, idziemy dalej. Z kolei dokładnie naprzeciwko gmachu dawnego pałacu, obecnie szkoły, znajduje się kościół. Tam podejdę za moment. Widać, że teren jest tutaj zadbany, a to oznacza dobrą rękę w cudzysłowie gospodarza. Może zrobię rundę dookoła zabytkowego kościoła w Czarnym, gmina Wiergie. Tak to wygląda. Koncepcja budowy tej świątyni narodziła się bodajże w 1790 roku. Jest to kościół pod wezwaniem Michała Archanioła i stał się tak za sprawą dziedzica, właściciela wsi Czarne ówczesnego, Michała Pląskowskiego, który wyłożył na ten cel pieniądze, a także surowiec w postaci drewna. Budowa zakończyła się w 1793 roku. Zarówno szkoła została odrestaurowana, tak jak wcześniej wspomniałem, tak i świątynia prezentuje się z zewnątrz w bardzo dobrym stanie. Mamy piękny listopadowy, słoneczny dzień, święto niepodległości. Bardzo, bardzo fajne te dwa zabytki są tutaj. No jeżeli ktoś by był w okolicy, warto zajrzeć do Czarnego, żeby obejrzeć sobie ten kościół, także pałac. Tak prezentuje się kościół z oddali. Teraz widać wyraźniej, słońce schowało się za wieżą. Lada moment rozpoczną się uroczystości z okazji Dnia Niepodległości. Mam więc kilka minut, żeby powiedzieć jeszcze parę słów o tym zabytku. W dzisiejszych czasach kościół jest wyłączony z użytku. Wzniesiony został prawdopodobnie w latach 80. XVIII wieku. Około 1790 roku dobudowano kaplicę. Co zrozumiałe ze względu na użyty materiał i w miarę możliwości finansowych dokonywano co jakiś czas remontów. W trakcie okupacji hitlerowskiej kościół został zamknięty, a następnie zamieniony na magazyn zboża w tym wypadku. Była to częsta praktyka okupantów. Pierwsze wzmianki o istnieniu świątyni w miejscowości z fundacji biskupa płockiego pochodzą z 1388 roku. Zawarte zostały w aktach konsystorza płockiego. Była to zarazem jedna z pierwszych informacji o istniejącej tutaj wsi. Kolejne zachowane dokumenty odnośnie kościoła
noszą datę 1418 i 1506. Jak to często bywało, tak i tutaj świątynia ulegała zniszczeniu. Na miejscu zniszczonego budowano nową świątynię. Często dzięki fundacji okolicznych możnych, takim kolatorem był chociażby Damazy Mioduski. Jak wspomniałem wcześniej, kościół, który znajduje się obok, murowany nowy kościół, powstał w 1994 roku. Warto jeszcze kilka słów wspomnieć o innych wyznaniach. Otóż w pobliżu wsi Wielgie osiedlali się koloniści niemieccy na prawie holenderskim. Do dzisiaj świadczą o tym nazwy okolicznych miejscowości zawierających w swym członie słowo Rumunki. Przyjęte z niemieckiego Raum machen oznaczało czynić miejsce, karczować. I tak mamy Rumunki Witkowskie, Rumunki Teodorskie, Rumunki Czarne, czy chociażby Rumunki Józefowo. W 1817 roku na terenie parafii Wielgie było 544 katolików, 221 protestantów i 12 Żydów. Z roku na rok liczba ewangelików rosła, co świadczyło o zwiększeniu populacji kolonistów niemieckich w okolicy. W Wielgiem znajdowała się także szkoła ewangelicka oraz budynek, w którym protestanci oddawali się praktykom religijnym. Chciałem jeszcze dodać, że lokalna społeczność brała także udział w zrywach narodowo-wyzwoleńczych. Przykładem może być postawa hrabiego Witolda Mionczyńskiego, który wyekwipował oddział powstańców styczniowych w sile 30 osób.
11 listopada to symbol miłości ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i symbol zwycięstwa. 103 lata temu, po 123 latach niewoli, wolna Polska znowu pojawiła się na mapach Europy i świata. Spełniły się dążenia i marzenia kilku pokoleń Polaków, urodzonych i wychowanych pod zaborami. Naród polski, doświadczony tragicznymi przeżyciami, mógł wreszcie sam stanowić o sobie oraz o przyszłości kolejnych pokoleń. Radość z odzyskania niepodległości była wielka w całej Polsce, także na ziemi dobrzyńskiej i ziemi wieluńskiej. Dziś należy przypomnieć atmosferę tamtych dni, ale przecież ten wielki entuzjazm naszych dziadów i ojców powinien udzielić się również i nam, budząc dumę z tego, że jesteśmy Polakami, że również i nam że mamy tak bogate dziedzictwo narodowe i kontynuujemy dzieło wielkich przodków. Nie możemy ich przecież zanieść. Uczucia patriotyczne powinny być w nas tak żywe, jak wtedy, 11 listopada 1918 roku. Należy pamiętać o wielkich Polakach z tamtego okresu oraz o tym, że ci ludzie, reprezentując różne obozy polityczne, potrafili się porozumieć w sprawach najważniejszych dla naszej ojczyzny. W roku 1919 naczelnikiem państwa był Józef Piłsudski, a delegatem Polski na konferencji wersalskiej Roman Dmowski. Ci ludzie ideowo, politycznie skłóceni ze sobą w podstawowych kwestiach przyszłości kraju, w warunkach tworzenia Polski, w warunkach zagrożenia państwa potrafili się porozumieć i wspólnie działać dla dobra Polski. Udział mieszkańców Gminy Wielkie w dzisiejszej uroczystości jest potwierdzeniem wielkiego szacunku i wdzięczności wobec Polaków, którzy walczyli o wolną, niepodległą ojczyznę. Polaków, którzy w walce poświęcili to, co najcenniejsze dla każdego człowieka, oddali swoje życie w miłości do kraju i wiary w zwycięstwo. Dzięki ich ofierze złożonej przez nich na ołtarzach historii mamy własne terytorium, godło, flagę, hymn, własny język, instytucje, urzędy, szkoły, w których mówimy i posługujemy się językiem polskim, a także inne wartości narodowe związane z naszą państwowością. Tego przed 123 laty naszym przodkom brakowało. Pragnę wskazać, że dziś, w tym szczególnym dniu, rodzić się winna wspólna refleksja. Czy obecnie potrafimy dobrze wykorzystać wolność wywalczoną przez poprzednie pokolenia? Czy umiemy się z niej cieszyć? Czy pielęgnujemy ją należycie? Dziś żyjemy w wolnej Polsce, w zjednoczonej Europie. Nie wolno nam zapominać o tradycji i dobrych wzorach. Wielkie znaczenie ma też wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu.
Ponadto przy każdej okazji powinniśmy podkreślać dumę z tego, że jesteśmy Polakami. Do tego nas zobowiązuje nasza przyszłość, przeszłość naznaczona krwią i ofiarami. Dzisiejsza rzeczywistość nie jest wolna od niepokojów. Według historyków w każdym dniu po zakończeniu II wojny światowej, tej najstraszniejszej wojny w dziejach ludzkości, toczą się wojny i lokalne konflikty. Giną ludzie, umierają niewinne dzieci. Miliony ludzi wie, co to głód i ogromne cierpienie. Słysząc o konfliktach zbrojnych czy zamachach terrorystycznych, powszechnie myślimy, że wojna w każdej chwili może stać się również naszym problemem, polskim problemem. I wtedy rodzi się pytanie, czy wówczas duch narodowy będzie w nas wystarczająco silny? Czy potrafimy zjednoczyć się i dać agresorowi stanowczy opór, tak jak to uczynili Polacy wspólnie z aliantami w 1945 roku? Drodzy rodacy, mieszkańcy gminy Wielgie i ziemi dobrzyńskiej, obecnie żyjemy w innych czasach. Polska od wielu lat znów jest wolna. Państwo jest bezpieczne. Jako prawdziwi patrioci, chcący jak najlepiej dla naszej ojczyzny, powinniśmy się jednoczyć. Głównie w trudnych sytuacjach, wymagających między innymi naszej wspólnej zgody. Pragnę podkreślić, że to jest właśnie podstawowe przesłanie dzisiejszego dnia, bo czcimy dzisiaj święto narodowe w Polsce. Święto ponownych narodzin naszej ojczyzny, opłacone, przelane krwią i potem naszych braci i sióstr. I to wspomnienie niech będzie przestrogą, aby rządzący krajem nie dopuścili do tak wielkiego nieszczęścia, jakim były utrata niepodległości, zabory, podział ojczyzny, a nawet patriotyzm. Nie ukrywajmy i nie wstydźmy się naszych uczuć do ojczyzny. Uczmy nasze dzieci miłości do ojczystego kraju. Wierzmy, że dzięki temu będziemy państwem silnym, takim, z którym będą się liczyć inne narody. A składając dziś hołd naszym przodkom za najcenniejszy dar, jakim jest wolność, pamiętajmy, że powinnością nas wszystkich jest zachowanie jej dla pomyślności obecnych i przyszłych pokoleń. Dziękuję za udział w dzisiejszych obchodach Narodowego Święta Niepodległości, przybyłym gościom, mieszkańcom gminy Wielgie, organizacjom, stowarzyszeniom, dyrektorom szkół, młodzieży szkolnej, wychowawcom i pocztom sztandarowym, władczych straży poradnych i zarządom, radnym gminy i pracownikom urzędu gminy. Dziękuję także harcerzom, którzy przybyli licznie. Dziękuję również wszystkim sołtysom, a także artystom, którzy uświetnią dzisiejszą naszą uroczystość. Dziękuję. Dzień dla nas Polaków jest dniem wyjątkowym. To też staraliśmy się przygotować dla Państwa wyjątkowy koncert. Zapraszam na scenę zespół Kamerata Wladysławia. Przywitajmy ich ogromnymi brawami. Zapraszam do wysłuchania koncertu w wykonaniu zespołu Kamerata Wladysławia Podsławka. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Tak jak przed chwilą Pan Wójt powiedział, poprowadzimy w tym duchu. A właściwie
historia tej najjaśniejszej Rzeczpospolitej, którą teraz mamy. Zaczynamy od tego początku. A na początku wiek XIX, kiedy po utracie niepodległości rzeczywiście nie było państwowości polskiej. Ale jednak nasi przodkowie, nasi poprzednicy, artyści, dzięki nim pisali w duchu polskim. Zarówno Chopin, jak i Moniuszko, jak i Henryk Wieniawski. I dzisiaj tą historię opowiem. Zacznijmy jednak od typowo polskiego tematu, krótkiego. A później też temat polski, ale regionalny. Chociaż tutaj jest ziemia dobrzyńska, to będzie to Kujawek. Na początku fragment bajki Stanisława Moniuszko. Właśnie Stanisław Moniuszko w tym najgorszym okresie, najczarniejszym, pisze polską operę. I pisze jednocześnie jedną z najpiękniejszych bajek. Podzieliłem ją na trzy części. Rozpocznijmy tę historię aż do dzisiejszego. Serce pani Emilia Mikołajczyk. Thank you.
dzisiaj historycy spierają się, czy ono potrzebne, czy ono nie, z punktu widzenia militarnego. No, rzeczywiście, mogłoby się wydać, że chyba nie. Ale jednak z punktu widzenia moralnego, popatrzcie, ci młodzi na dole, wszyscy, chcieli to zrobić. Po to, żeby to był czas honoru. I wtedy przypominam sobie film Pianista. Kluzak Warszawy. Gra Szpil. Chory. Też. Gra przepięknie na fortepianie. Oficer niemiecki, państwo pamiętacie, daruje życie słuchaczom. Gra Federica Szkala. Preludny pan. Warszawa płonąca już po powstaniu. Muzyka właśnie Warszawy mówi bohaterski, niezwyciężony, niezłomny, mimo że w zamyśle szalonego dyktatora Hitlera było zniszczenie stolicy Rzeszowskiej. Gramy Warszawę Bartosza Hajduckiego z czasu honoru. Thank you.
tak gwałtownie się to wszystko kończyło. Dziękujemy za piękny koncert trwający do serca. Piękny. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja dziękuję bardzo za zaproszenie do zabrania głosu akurat w tym momencie. Jako że rzeczywiście jestem zaproszony na podobną uroczystość do Lubrańca, mojego rodzinnego miasta, gdzie też będę miał takie szczególne momenty i stąd nie pozostanę do końca na tej uroczystości, ale chciałbym powiedzieć kilka zdań rekomendujących tą najnowszą pozycję dotyczącą historii, dziejów, przeszłości wspaniałej gminy Wielkie na ziemi Dobrzyńskiej. Dziś jest słownik biograficzny, który będzie w naszym, w moim zamyśle współbudował tożsamość historyczną gminnej wspólnoty samorządowej. Tożsamość historyczną. Mało jest gmin w Polsce, które posiadają i monografię, i słownik biograficzny. W powiecie lipnowskim chyba nie ma, chyba to jedyna gmina Wielgie. Gratuluję takiej inicjatywy i takiej realizacji. Chcę powiedzieć Państwu, że nad tym słownikiem biograficznym pracowałem przez 3 lata, docierając do bibliotek, do archiwów, do rodzin osób opisywanych w postaci biogramów. Przed Państwem dzisiaj efekt, rezultat mojej pracy z uprzejmą prośbą o życzliwe przyjęcie. W moim zamyśle jako autora słownik biograficzny gminy Wielgie jest próbą opisania historii gminy poprzez losy ludzi z nią związanych. Stanowi historię gminy zapisaną w życiorysach. Głównym celem słownika, oni tworzyli historię gminy Wielgie, jest utrwalenie i udokumentowanie osób i ich czynów. Ale nie tylko ludzi wybitnych związanych z gminą Czarne, teraz Wielgie, ale i zwyczajnych, skromnych, prawych mieszkańców ziemi dobrzyńskiej. Ma być swoistym hołdem złożonym przez współczesnych dla tych ludzi opisywanych. Z drugiej strony ma być też pomocą dla wszystkich, szczególnie uczniów, studentów, historyków. Ma przypominać osoby bliskie, znane, godne szacunku i pamięci. Dla młodzieży ma wskazywać wzory, jak należy postępować, jak być dumnym ze swoich przodków, jak wyznaczać życiowe cele i je spełniać. Pragnę podkreślić, że poznawać i rozumieć historię, tą wielką, ale i tą małą, można tylko przez bieg ludzkich dziejów. To przede wszystkim człowiek tutaj mieszkający, pracujący, współtworzy historię, wypełnia je efektami swego wysiłku fizycznego czy intelektualnego. Mamy jednak świadomość, że pamięć o człowieku, jego dokonaniach niestety przemija bez śladu, najczęściej na przestrzeni jednego, najwyżej dwóch pokoleń. Opracowanie, czyli ten słownik, oni tworzyli historię gminy Wielgie, zawiera ponad 460 biogramów o różnej objętości. Biogramy są mniejsze lub bardziej obszerne. Zależało to od aktywności zawodowej i społecznej tego opisywanego człowieka, ale również od tego, czy udało się dotrzeć i odnaleźć
materiały informacyjne, materiały źródłowe tych osób, dla tych osób. Ale chcę zastrzec, że słownik zawiera opisy wyłącznie osób zmarłych, tych z dalekiej przeszłości i tej bliższej, a nawet czasów współczesnych, którzy już odeszli, którzy zmarli. Podobnie jak w innych słownikach zwraca uwagę duża liczba osób duchownych, księży, proboszczów, administratorów, wikariuszy, albowiem zawsze byli duchowni i są nadal osobami bardzo aktywnymi. Oczywiście ich obecność wynikała z realizowanej przez nich posługi realizacji misji duchownej na przestrzeni wielu stuleci. Tak samo dużo jest nauczycieli, ale są również biogramy powstańców styczniowych, wywodzących się tutaj z terenu gminy Wielgie. Są zamordowani w czasie okupacji, a więc są te wskazania postaci patriotycznych, zaangażowanych w działalność na rzecz naszej ojczyzny. Chcę powiedzieć, że mimo, że jest ponad 460 biogramów, to nie wyczerpują one wszystkich osób, które miały swój istotny wpływ na to, co na przestrzeni lat działo się i dzieje się na terenie gminy, we wszystkich miejscowościach obecnej gminy Wielkiej. Jest jeszcze wiele innych, których należałoby opisać. I ja myślę, że bardzo potrzebna jest kontynuacja tego projektu w postaci kolejnych tomów tego słownika biograficznego, a więc drugiego, trzeciego i w każdym można by zamieszczać właśnie opisy takich osób. Proszę dzisiaj o wyrozumiałość, jeżeli kogoś Państwo oczekujecie, że powinien być opisany w biogramie, a dzisiaj jeszcze w tym traktowanym przeze mnie jako pierwszy tom takiej osoby nie ma. Pragnę podkreślić to, co już powiedziałem, że przez sam dobór biogramów i opisy starałem się promować postawy patriotyczne i zaangażowane społecznie. Nie pomijałem postaci kontrowersyjnych, ale starałem się ukazywać osoby mające istotny wpływ na losy gminy, odgrywających ważną rolę społeczną czy też polityczną. Nie prezentowałem ocen, podawałem suche fakty, informacji, pozostawiając czytelnikowi, odbiorcy, czytającej osobie osąd, ocenę tej właśnie osoby. Pragnę podziękować tym wszystkim, którzy pomagali, bo oczywiście jestem jedynym autorem, ale spotkałem, poszukując materiałów, informacji, a nawet ustalając listę opisywanych osób, konsultowałem to w różnych środowiskach. Docierałem w różne miejsca i chcę powiedzieć, że różna jest troska o te materiały źródłowe. Docierałem do zakładów pracy, gdzie powinno być archiwum, ale nie ma akt osobowych na przykład. Ale są miejsca, gdzie próbowałem i z pełnym przeświadczeniem, że są akta osobowe, a były problemy, żeby je udostępnić, bo RODO. RODO, magiczne słowo, ale przecież RODO w myśl wykładni nie obejmuje osób zmarłych, a tym bardziej docentów naukowych. I chciałbym na zakończenie bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy pomagali mi współtworzyć właśnie ten słownik biograficzny. Przede wszystkim wójtowi, panu Tadeuszowi Wiewiórskiemu, który zna znakomicie historię, zna mieszkańców, podpowiadał, wskazywał, kogo należałoby jeszcze, mimo że ja oczywiście z materiałów innych historycznych taką wstępną listę już uczyniłem.
Dziękuję pani Marii Drużyńskiej i wszystkim innym pracownikom Urzędu Gminy, panu zastępcy i sekretarzowi, panie Krzysztofie, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję dyrektorom szkół, którzy pomagali mi w zbieraniu materiałów odnośnie nauczycieli. Bardzo dziękuję panie profesorze jako recenzentowi, ale również jako doświadczonemu historykowi właśnie w wypracowaniu ostatecznej koncepcji tego słownika biograficznego. Chciałem, tak jak już wcześniej powiedziałem, prosić o życzliwe przyjęcie, a jednocześnie przypomnieć o potrzebie traktowania tego słownika biograficznego jako tego, który uzupełnia czy uszczegóławia historię, monografię gminy Wielkie, które będzie budować, poszerzać tą świadomość historyczną, tak potrzebną do utożsamiania się wszystkich z małą ojczyzną i promowaniu, pokazując doświadczenie, pokazując ciąg historyczny, pokazując wspaniałych ludzi tutaj mieszkających, pracujących, tworzących wcześniej i obecnie na arenie, promować tą gminę na arenie Polski poza granicami Polski. Bardzo proszę o życzliwe przyjęcie. Życzę miłej lektury nad tym słownikiem biograficznym. Dziękuję bardzo. Pod batutą, czy jakby przy akompaniamencie pana Marka Lisa, pani Ewa Piękniska, pani Liliana Wojtcza, pani Anna Karbowska, Wojciech, założyciel tego zespołu Wojciech Ziemiński, Stefan Wojtcza, żeby nikogo nie pominął, Marek Piękniski, tak? I moja skromna osoba Bielicki Ludomy. Kłaniam się. Kłaniam się pięknie. Kolega, przepraszam, z Sacharczu, Sieroza Sacharczu. Bardzo przepraszam z tego miejsca. Drodzy Państwo, podziękujmy jeszcze raz lokalnym artystom. Dziękujemy za piękny koncert. A ja, drodzy Państwo, tym pięknym akcentem chciałabym zakończyć dzisiejszą uroczystość. Przede wszystkim podziękować króciutko wszystkim osobom zaangażowanym w organizację dzisiejszego święta. Dziękuję artystom, dziękuję pracownikom ośrodka, ale dziękuję przede wszystkim Państwu za to, że zdecydowaliście się Państwo spędzić to popołudnie z nami. Dla wszystkich Państwa przygotowaliśmy książki. Przy wyjściu każdy z Państwa otrzyma pamiątkową książkę. To oni tworzyli historię gminy Wielkie. Dziękuję ślicznie.